40 milionami widzów w ujęciu globalnym, a ta liczba wciąż rośnie. Dziękujemy fanom za uczynienie z The Rings of Power numer 1 w Prime Video na świecie. Amazon chwali się tymi liczbami dotyczącymi drugiego sezonu Rings of Power, ale co one tak naprawdę mówią? Co się za tym wszystkim kryje? Mówimy w końcu o tej super, turbo, hiper, ekstra produkcji za grubą kasę i teraz ktoś mógłby sobie pomyśleć, no 40 milionów, całkiem nieźle, to znaczy, że ci krzykacze, którzy tam mówią, że Rings of Power to dziadostwo i nie wolno tego oglądać i tam Tolkiena w ogóle nie ma i jest to ogólnie słabe, no to oni nie mają racji. Może jednak ludzie to oglądają, że może to jednak coś tam jest takiego, no co ich przyciąga. No właśnie, nie do końca. No bo widzicie, te 40 milionów widzów, którymi chwali się Amazon, to jest taka wartość zliczona po 11 dniach od premiery całego drugiego sezonu, a więc w czasie, kiedy ukazały się już 4 odcinki. 3 w dniu premiery, no i potem 4. No i to jest ta wartość 40 milionów widzów. Wow. Ale zasadniczy problem jest taki, że nie wiadomo, jak Amazon dokładnie mierzy te 40 milionów. Co to oznacza? W sensie, na jakim odcinku, czy to są widzowie, którzy obejrzeli całość, czy to są widzowie, którzy obejrzeli tylko fragment, a może, nie wiem, obejrzeli jeden, dwa odcinki, a może to konkretna liczba minut musi być zaliczona, żeby oni byli zliczani do tej puli. I właśnie na to wszystko nawet branżowe media zwracają dość mocno uwagę. Nie znamy pełnego kontekstu do tych liczb, ponieważ Amazon nie określił, w jaki sposób oblicza swoją oglądalność. Przykładowo, te 40 milionów może być po prostu liczbą osób, które obejrzały dowolną część dostępnych odcinków. No i teraz pytanie, dlaczego Amazon gdzieś nie dodał jakiejś gwiazdki, pod którą by wytłumaczył, o co dokładnie chodzi, jak to było liczone, na jakiej puli i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie musi tego robić, nie ma takiego obowiązku. No to są jego wewnętrzne badania, jego wewnętrzne liczby i ta metodyka i to wszystko, jak to było obliczane i pula, i próbka, i tak dalej. No to może zostać tajemnicą Amazona, jasne. Tylko gdyby to faktycznie było tak super i ten serial faktycznie był tak świetnie oglądany, no to takie dane bardzo konkretne, z wyliczeniami o takiej puli, takiej próbce, że te 40 milionów to jest to, to i tamto, no to tylko bardzo uwiarygadniałyby całą tą sprawę i pokazywały, tak, jest sukces, patrzcie, liczby nie kłamią, no a liczby z reguły nie kłamią, no bo to jest najprostsza weryfikacja faktów. No ale to oczywiście tylko jedna strona medalu, drugą jest to, jak zestawiamy te liczby, którymi Amazon chwali się obecnie, w trakcie drugiego sezonu, z tymi, którymi chełpił się podczas sezonu numer 1. A przypomnę tylko raz jeszcze, 40 milionów widzów po 11 dniach od premiery, a więc po ukazaniu się 4 pełnych odcinków drugiego sezonu Rings of Power. Tym Amazon chwali się właśnie w chwili obecnej w kontekście drugiego sezonu. 40 milionów po 11 dniach po 4 odcinkach. A tymczasem w przypadku sezonu numer 1 Amazon podobny komunikat wydał już po jednym dniu. Po 24 godzinach od premiery, podczas której światło dzienne ujrzały tylko 2 odcinki. I wtedy, po tych 24 godzinach, Amazon chwalił się, że hej, 25 milionów widzów. Tyle już obejrzało nasze odcinki. Jakby kontrast tych dwóch wartości jest dość mocno zauważalny. No i dla porównania, tak czysto dziennikarskiego obowiązku, Fallout, ta sama platforma. Co prawda tu mamy 16 dni, ale po tych 16 dniach Amazon pochwalił się, że Fallout obejrzał, uwaga, 65 milionów widzów. I to oczywiście nie ma co porównywać jeden do jednego, bo mówimy o dwóch różnych produkcjach. No ale jednak po pierwsze Fallout był produkcją tańszą i tam za odcinek, z tego co sprawdzałem, to było około 15 milionów według różnych źródeł, ale mniej więcej
i ta wartość się zgadza, że to było około plus minus 15 milionów dolarów za odcinek. Tymczasem Rings of Power tu przy odcinku mamy 58 około milionów dolarów. Jest to najdroższy serial per odcinek w historii. No i te wartości też są takie znamienne w przypadku obu tych seriali. Mało? No to mamy jeszcze jedno porównanie, żeby ten obraz był pełniejszy, żeby spojrzeć na tę sprawę z jeszcze innej perspektywy, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że to są jakieś tam wybiórcze i stronnicze dane, bo tak oczywiście też by mogło być. Mamy badanie pod kątem tego, jak Rings of Power było oglądane w pierwszym i w drugim sezonie, ale w takim ujęciu gospodarstw domowych. No i tutaj też jest widoczny znaczący spadek drugiego sezonu, to jest 63% mniej właśnie w kontekście tego pierwszego sezonu, a mówimy o takim wąskim odcinku zaledwie kilku dni od premiery, gdzie w pierwszym sezonie, przypomnę, mieliśmy na premierę tylko dwa odcinki, a tu pierwszego dnia już dostaliśmy trzy duże, ponadgodzinne epizody. No i całość bardzo fajnie koresponduje z tym, czego dowiedzieliśmy się już po zakończeniu pierwszego sezonu, a więc tego, że tylko 37% widzów, którzy zaczęli oglądać Rings of Power, dotrwało do finałowego odcinka, do zwieńczenia, do końca tego sezonu. Nie dziwię się, bo tam im dalej, tym działy się jeszcze większe głupoty. No i jakby to, że ten drugi sezon zaczął się w taki sposób, fajnie łączy się tą klamrą z tym, że ten pierwszy też już był na tendencji spadkowej. Ale to wcale nie wszystko. No bo gdyby spojrzeć na analogiczny czas życia seriali, mówimy o drugim sezonie Rings of Power, to pod względem milionów minut oglądalności na platformie Pierścienie Władzy wypadają gorzej od Akolity. What? Ja o tym, jakim Akolita był serialem, chyba nie trzeba przypominać. Mamy o tym kilka materiałów na kanale, możecie śmiało sobie wrócić, obejrzeć, posłuchać, co właśnie o tej superprodukcji ze świata Star Wars mówiliśmy, a mówiliśmy raczej krytycznie, więc no to porównanie też tutaj wypada na niekorzyść Rings of Power, no ale sorry, być gorszym, nawet w jakimś tam odcinku oczywiście życia serialu, ja nie mówię ogólnie, bo ogólnie to oczywiście Rings of Power wygląda dużo bardziej efektownie, no w sensie czuć tam może jakiś większy pieniądz, ale jeśli chodzi o logikę świata, o to, jak on traktuje widza, to naprawdę niedaleko upada jabłko od jabłoni. Co za przypadek? I tak szczerze, ja wcale tym wszystkim nie jestem zaskoczony. I to nawet nie chodzi już o to, jak ten serial traktuje Tolkiena, o tę całą zgodność do tego kalendarium, do świata, do tego, jak tam jest przedstawione to wszystko, co Tolkien sobie wykreował i jak tu jest pomieszane w jednym worze właściwie bez ładu i składu. Ale chodzi o to, że ten serial jest po prostu mało ciekawy. Historia jest średnio angażująca. Bohaterowie no, są tacy, których poza pewnymi wyjątkami, czytaj Khazad Dûm i Durin, no, nie da się lubić, nie da się kibicować i mało nas w ogóle obchodzą. Intryga jest marna. Logika w ogóle tego świata, to co tam się dzieje, także no, niezbyt dobrze robi widzowi. Więc to są te główne zarzuty, które sprawiają, że serial jest po prostu nudny. 5 odcinków za nami i tak szczerze powiedziawszy, 3 początkowe to taka retrospekcja o tego, co było. Znowu mamy naszych bohaterów, przypominamy sobie, gdzie są, co robią. Lekko posuwamy się do przodu, oczywiście wszystko w takich parach głupotki. Typu Venom Glut Sauron, który właśnie staje się w ten sposób Sauronem w postaci cielesnej, bo nie można było zrobić tego ducha, wiecie, jakiegoś wiatru, jakiejś zjawy, tak jak to w Hobbicie było, tylko postawić na jakieś dziwne rozwiązania. Nieważne, potem mamy czwarty odcinek, który też przyniósł kilka jakichś może rzeczy, które posunęły fabułę do przodu. Ale szczerze, tak też nie bardzo. No i piąty, który był w ogóle nudny. I gdyby nie wątek Khazad Dûm, gdyby nie wątek tam z Durinem i z pierścieniami u krasnoludów, no to nie działoby się tam absolutnie nic wartego uwagi. Więc tak, Amazon może się chwalić, pokazywać jakieś liczby. Wow, 40 milionów.
Ale za tym zawsze coś się kryje, warto sięgnąć do źródeł i sprawdzić, co tak naprawdę właśnie te wartości, które platforma podaje, nie tłumacząc w ogóle, co to są za wartości i skąd, jak, gdzie, na jakiej próbce, żeby sobie sprawdzić, porównać i wtedy mieć ten pełen obraz, szczególności w kontraście do pierwszego sezonu i tutaj to już wypada bardzo niekorzystnie, a jeśli już się jest gorszym od Akolity, nawet w jakimś tam małym segmencie, no to także dopełnia tego obrazu zniszczenia, nudy i takiej nieciekawości całego tego projektu, który po prostu nie angażuje, który po prostu nie grzeje. No i dajcie znać, co wy o tym myślicie, a ja się już z wami żegnam, zapraszam na nasze kanały, wpadajcie, TikTok, Instagram, X, Facebook, no oczywiście strona czystakultura.com, tam także wszystkie materiały znajdziecie w jednym miejscu. Komentarze są do waszej dyspozycji, a ja się już z wami żegnam. Cześć!